Cześć wszystkim z tej strony Radek Chodkowski, humanista na giełdzie. Witam Was serdecznie w technicznym poniedziałku. Przyjrzymy się, jak zwykle, 10 spółkom, które wydają mi się interesujące, które wydają się również Wam interesujące, ponieważ jak zwykle 5 tych spółek pochodzi od Was. Wy je wskazaliście w komentarzach pod poprzednim nagraniem, a kolejne 5 spółek wybrałem ja sam po przejrzeniu, no tak naprawdę, wszystkich spółek z rynku, z rynku głównego raz na jakiś czas robię sobie taką analizę. Raz na jakiś czas, czyli de facto raz na tydzień, tak, przeglądam wszystkie spółki, żeby z jednej strony wiedzieć, co się dzieje na rynku, mieć takie czucie czucie tego, co, co, co się dzieje, a z drugiej strony oczywiście, żeby wyłapywać poszczególne spółki, zmiany, ewentualne, jakieś istotne zmiany poziomów na poszczególnych walorach. Za chwileczkę przechodzimy do analizy, zanim przejdziemy, wielka prośba, trwa głosowanie na herosa rynku kapitałowego 2023. Ja, czyli mój blog i cała moja aktywność, zostaliśmy, zostaliśmy nominowani w kategorii bloger giełdowy, więc jeżeli macie chwilkę czasu, a zajmie Wam to dosłownie minutę prośba o zapauzowanie tego nagrania i w opisie filmu jest link do ankiety. Oddajcie głos, no, tak, jak, tak jak uważacie, oczywiście miło będzie mi, jeżeli zagłosujecie w tej kategorii. Na mnie. Przechodzimy do analizy. Zaczynamy od wig 20, mwig u 40 i swig u 80. Te trzy indeksy pokazują nam mniej więcej, co się dzieje na warszawskiej giełdzie. No i widzimy, że WIG-20 zaliczył bardzo ładny ruch wzrostowy. Tak? Z poziomu, weszliśmy z poziomu mniej więcej 1650 punktów, no 1660, 70 powiedzmy, do poziomu 1900, czyli mamy ten ruch wzrostowy. Hmm, Mamy ten ruch taki potwierdzający no, lokalną siłę naszego rynku, tak? Widzimy, że faktycznie rynek bardzo ładnie się umocnił, no i jesteśmy nie tak daleko tegorocznych. Maksimów, oczywiście, jeśli chodzi o WIG 20. W otoczeniu troszeczkę pojawia nam się problemów. Znowu pojawia się temat amerykańskich banków, więc być może tutaj te narracyjne zagrożenia ściągną rynki troszeczkę niżej. No z drugiej strony, też widzimy, że po takim wzroście nie powinna nas znacząco dziwić jakaś korekta spadkowa. Tak jak przyjrzymy się, chociażby tym poprzednim wzrostom już się nie będę cofał dalej. Widzimy, że no to jest mniej więcej zasięg, przy którym już ewentualna korekta byłaby czymś normalnym, czymś, co, co tak naprawdę nie wpływa jakoś negatywnie na obraz rynku, a jest elementem tej rynkowej gry, czyli ruchów wzrostowych i spadkowych, więc spodziewam się w najbliższym czasie, że jakaś korekta może się. Przydarzyć co niemniej, oczywiście nie zmienia tego obrazu, że długoterminowo jestem optymistą, ale nie aż tyle optymistą, żeby mówić, że to nagle jakaś wielka hosta nam wiedzie. Tak? Po prostu jestem takim umiarkowanym optymistą rynkowym. MV 40 wygląda również całkiem nieźle. Niedawno osiągnęliśmy tegoroczne maksimum cenowe i najwyższe poziomy od kwietnia 2022 roku, więc mwig 40 no w takim. W takim tak naprawdę trendzie, trendzie wzrostowym, tak? Poprzedni dołek nie był niższy od poprzednich dołków, ostatni wierzchołek był wyższy od poprzedniego wierzchołka, więc tutaj mamy taki klasyczny trend wzrostowy na MWG 40, no i też gdzieś tam jakąś korektę można sobie wyobrazić. No, Spektakularnie zachowuje się SV80. Tak naprawdę gdybyśmy dzisiaj szukali jakiegoś benchmarku dla. Dla naszych portfeli, dla naszych inwestycji, dla naszego inwestowania na polskiej giełdzie, wydaje mi się, że powinien być to SWIG 80. Z jednej strony, dlatego, że jest to najlepszy indeks, ewidentnie jest to najlepszy indeks, a z drugiej strony, dlatego, że jest na niego dostępny ETF. Tak, Czyli tak naprawdę, gdybyśmy spojrzeli na te wszystkie szeregi czasowe, ostatnie 2 lata, 3 lata, 5 lat, 7 lat, 10 lat, tak naprawdę w tych wszystkich kategoriach EZWIK 80 jest najmocniejszy. No i jeżeli możemy na niego kupić sobie ETF-a, no to tak naprawdę. Mm, tak naprawdę to jest nasz benchmark rynkowy, tak? No nie można się tutaj wykręcać, że na, na swik 80 nie mamy jak zainwestować, bo to jest aż 80 spółek. Więc, więc SVIK 80 no ostatnio jest klasą samą dla siebie i tak naprawdę, jeżeli nasze portfele doganiają stopą zwrotu SVIK 80, no to jest to naprawdę świetny wynik. Sam indeks. Po pięknym swingowym ruchu w górę widzimy, że to już jest trzeci taki, trzeci czy czwarty, zależy jak liczyć ruch w górę, i faktycznie te ruchy były bardzo intensywne, i te korekty były raczej płytkie bądź, bądź bardzo płytkie, więc teraz też, jeżeli przydarzy się jakaś korekta, istnieje taka szansa, że ta korekta będzie relatywnie płytka. No a zwróćmy uwagę, że jesteśmy już bardzo blisko tak naprawdę rekordowych poziomów. No gdybyśmy chcieli narysować to po, nie po korpusach, tylko po cieniach, po tych ekstremach cenowych, Widzimy, że jesteśmy już na poziomie 21.250, a te rekordy są gdzieś tam w okolicy 21.900, czyli naprawdę, naprawdę niewiele nas dzieli, żeby SWIG-80 znalazł się najwyżej w historii. No i tego też życzę oczywiście waszym portfelom, które mogą być benchmarkowane do SWIG-80, żeby też były najbliżej, najwyżej oczywiście w historii. Przechodzimy do spółek. Postanowiłem tym razem. Do spółek podejść bardziej długoterminowo. Takie spółki się dobrały, takie spółki wybraliśmy wspólnie trochę wy, trochę ja. Będą dwie spółki, które będę analizował w takim krótszym ujęciu czasowym, gdzie na wykresie będę chciał pokazać coś, co się rysuje. No, w krótkim horyzoncie, w takim ujęciu, no nie powiem, że kilku sesji, ale kilkunastu, kilkudziesięciu sesji. Tak? Pozostałe wykresy raczej będę pokazywał w tym dłuższym ujęciu, ponieważ tam no, rzeczy dzieją się ciekawe właśnie w tego szerokiego, dużego obrazka. Zaczynamy od spółki Benefit Systems i tutaj Benefit Zbliża się w kierunku historycznych maksimów. Jak wiecie, ja analizuję wykresy niekorygowane o luki dywidendowe, więc wszystkie spółki, które wypłacają dość duże dywidendy, jak chociażby Budimex, który jest kolejny, kolejny w zestawieniu, no, te wykresy inaczej będą przebiegały po korekcie o dywidendy, a inaczej niekorygowane, więc ja zawsze mam te wykresy niekorygowane. Tak więc Benefit Systems w tym momencie ociera się i zbliża się o, do swoich historycznych maksimów. Po przyznajmy, dość długim okresie, gdzie tych maksimów nie dotykał, tak? to te szczyty zostały osiągnięte w styczniu 2018 roku, czyli mamy no, ponad 4 lata, w zasadzie nawet ponad 5 lat. Okresu, kiedy kurs był niższy. Oczywiście poprzedni szczyt był osiągnięty po bardzo silnych wzrostach, po pięknych hossie, tak? więc to też trudno jest mówić, że, że łatwo jest dorównać podobnemu podobnej, zachowaniu rynkowemu. Tak? Natomiast widzimy, że benefit od tego 2018 roku no, zaliczył zdecydowanie gorszy czas, ponieważ z poziomu 1200 zjechał aż tam lokalnie, dwa czy trzy razy otarł się o poziom 500 zł, no ale ostatni czas to jest właśnie szybki. I dosyć konkretny ruch z rejonu czy to 500, czy to 550 w kierunku właśnie 1100. 1150, czyli benefit, no tutaj bardzo pozytywnie zaskakuje. Zobaczymy, co będzie dalej, tak? No tutaj inaczej wygląda troszeczkę, w mojej ocenie oczywiście, wybicie na spółce, która mm, znajduje się gdzieś tam blisko szczytu, blisko szczytu się ociera i nagle się wybija i to miało miejsce chociażby przy 11bit studios, a inaczej taki benefit, który najpierw musi zrobić 100% wzrostu i dopiero dociera, tak? Więc tutaj trudno jest mówić, że tutaj jakiś jest gigantyczny pot potencjał na wybicie się. Oczywiście może być tak, natomiast pamiętajmy o tym, że ci inwestorzy krótkoterminowi już bardzo chętnie pewnie będą realizowali swoje, swoje zyski. Widzimy też, że tutaj te świece się zgrupowały, więc być może Benefit już ten, przynajmniej w jakimś tam krótkim horyzoncie czasowym ten potencjał wzrostowy wy, wyczerpał i wykorzystał. W każdym razie bardzo ładna historia, warto odnotować, że Benefit znowu pokazuje się z mocnej strony. Z mocnej strony pokazuje się również Budimex, spółka, która ma ma, no, z perspektywy dzisiejszych wykresów, naprawdę długą historię, ja będę pokazywał tylko tą ostatnią dekadę. No ale zwróćmy uwagę, że Budimex też jest na historycznych maksimach i cały czas jest bardzo mocny. Tak? Pamiętajmy o tym, że to jest, to jest, tak w pobieżnej analizie, troszeczkę paradoks, ponieważ. No widzimy z jednej strony, że środków z, z Unii Europejskiej nie mamy aż tak dużo, jest cały czas obaw o kontrakty na kolei, jest cały czas dużo dużo strachu o to w ogóle, w ogóle o nowe kontrakty, tak? Natomiast Budimex radzi sobie świetnie i inne spółki z branży budowlanej również radzą sobie świetnie. Tak, oczywiście możemy sobie tutaj zastanawiać, się, z czego to wynika, czy to wynika z perspektywy i z nadziei inwestorów na odbudowę Ukrainy, czy czy z perspektyw na CPK, na elektrownię atomową, czy może z tego, że sam Budimex jako spółka zmienia się dosyć mocno i, yy, i wchodzi w nowe branże. tak? Wchodzi w OZE, wchodzi w elektromobilność, yy, swoją nogę FB serwisową, czyli branżę usługową i śmieciową roz, rozwija dosyć mocno. Tak? Więc ta spółka już nie jest takim monolitem budowlanym, jakim była kiedyś, no ale... W każdym razie zachowuje się bardzo ładnie, bardzo mocno technicznie i widzimy też, że pięknie ten dołek zrealizowała. tak Czyli tak jak to miało miejsce w roku 2018-19, kiedy kurs spadał, w pewnym momencie doszedł do dołka i e, przeszedł do kolejnego mocnego impulsu wzrostowego. Zobaczmy wtedy wtedy z okolicy 100 zł do poziomu ponad 300 zł. Tak? Tutaj też okolica 200 zł i już jesteśmy powyżej 360 zł, więc Budimex raz na jakiś czas. E, w momencie, kiedy są obawy o gospodarkę, robi taką korektę, no ale długoterminowo spółka się rozwija. Tak naprawdę jedna z moich, chyba no moja, jedna z moich najbardziej ulubionych spółek na warszawskiej giełdzie w ogóle pod względem biznesu, jakości itd., itd., więc naprawdę przyjemna spółka, no i też oczywiście chyba nie muszę mówić, że mam ją w swoim portfelu dywidendowym. Kolejna spółka, która coś ciekawego być może robi w ujęciu długoterminowym, czyli Eurocash. Eurocash, który od lat jest w trendzie spadkowym, natomiast na przestrzeni 2021-2022 roku być może zrobił jakiegoś rodzaju odwrócenie. Jakiego rodzaju odwrócenie to by było, to oczywiście możemy się spierać, czy to faktycznie odwrócenie nastąpiło, czy jeszcze nie nastąpiło, czy nastąpi dopiero jak zostanie przełamany ten wierzchołek, czyli okolica 25 zł, że to może dopiero wtedy zaneguje nam się ten trend spadkowy. Faktem jest, że, że tutaj Eurocash z poziomu 8 z groszami już zrobił ponad 17 czy nawet ponad 19 zł, więc już tutaj od dołka 100% wzrostu nastąpiło. No i też nastąpił dość długi upływ czasu pomiędzy tym dołkiem. Tak? Widzimy, że te dołki były w marcu 2022 roku, czyli Eurocash bardzo ładnie się odbija. Przełamał kilka istotnych oporów cenowych, można powiedzieć tutaj w okolicy 15 zł był na pewno istotny opór cenowy wskazałbym również tutaj w okolicy tych trzech dołków kolejny opór cenowy i w okolicy tego szczytu, który został przełamany, więc tak naprawdę kurs teraz jest już gdzieś w środku tej konsolidacji tego takiego zgrupowania notowań i kolejny opór cenowy wskazałbym, no myślę, że gdzieś w okolicy tutaj pomniejsze oczywiście, tak, te 22 zł a kolejny w okolicy 24 Złotych plus minus, już tam nie będę dociągał tego dokładnie do wierzchołku, więc widzimy, że jest w takim neutralnym terytorium, gdzie już jesteśmy powyżej ostatniego przełamanego oporu, a jeszcze nam troszeczkę brakuje do kolejnych istotnych oporów cenowych no i Eurocash cały czas się wspina. Duże, duże tutaj zadanie dla inwestorów, którzy chcieliby Eurocash rozgrywać fundamentalnie czy tutaj coś w biznesie się zmienia no bo jak pamiętamy z przeszłości, Eurocash. Miał swoje wspaniałe chwile na, na warszawskiej giełdzie, i też w pewnym momencie coś się na rynku zmieniło. tak? Coś się zmieniło w otoczeniu, coś się zmieniło w samej spółce, że no, można powiedzieć, że mamy zmarnowaną dekadę. Tak? Od maja 2013 szczyt na poziomie ponad 66 zł, czyli mamy niemal dekadę temu szczyt osiągnięty i mamy dekadę spadków na tym walorze, więc pytanie duże, czy teraz coś się odwraca, czy teraz coś się odmienia, czy faktycznie eurocash zmienia trend i dobrze to rokuje na przyszłość. No myślę, że technika daje nam tylko takie sugestie wynikające właśnie z tego, że pewne poziomy zostały przełamane, odwrócone, a fundamenty mogą nam dać takie, taką odpowiedź na pytanie, co dalej w przyszłości. No, a propos spółek, które miały swoje świetne historie, mamy kruka, kruk, który rósł, rósł, rósł bardzo ładnie przez kilka lat, następnie przez kilka lat spadał i później spektakularnie odbił na, fazi, na fali covidowego, czy, czy post-covidowego, czy tego ożywienia i odreagowania, wtedy osiągnął swoje historyczne maksima cenowe i tak naprawdę teraz możemy sobie przybliżyć ten wykres, żeby już taką bardziej aptekarską dokładnością sprawdzić, tak, tutaj mamy ostatnią sesję, jest to sesja wtorkowa, ponieważ nagrywam to w środę rano, mamy sesję wtorkową i Kruk osiągnął swoje historyczne maksima cenowe. No jeszcze możemy cofnąć dalej, pokazać te starsze notowania, ale ewidentnie są to maksima cenowe na kroku, więc yy... Spółka powraca do swojej świetności. Oczywiście nie mówię tego biznesowo, nie mówię tego wynikowo, mówię to tylko w ujęciu poziomów, które widzimy na wykresie. Widzimy nowe historyczne, nowe historyczne maksimum i tutaj też taki dołek przez 2022 rok. Taki układ cenowy odwracający nam rynek. Tak? Widzimy szereg ruchów wzrostowych, spadkowych. No Nie będę tego ubierał w nazwę jakiejś klasycznej formacji cenowej, bo ewidentnie tutaj można by było opowiadać o jakimś podwójnym. Innym dnie, no ale widzimy, że najniżej jak kurs zszedł to była okolica 225 zł, a teraz już podchodzimy pod 400, czyli Kruk też jako spółka duża, znacząca i obserwowana przez inwestorów no wraca do gry. Trochę tak jak benefit, bo oczywiście są spółki, które nas przyzwyczaiły do tego, że robią systematycznie maksima cenowe, czy są systematycznie blisko nich, tak jakby chociażby Dino. tak. Natomiast kruk pojawia się i znika przez pewien czas, był ulubieńcem inwestorów Borusu, jak po trendzie, jak po sznurku, później zniknął. Były spore obawy, spore pytania, co dalej ze spółką. No a teraz znowu wraca i znowu odnotowuje historyczne maksima. Jeśli chodzi o spółkę, która znajduje się w okolicy historycznych maksimów, to mamy live chat i live chat jest pierwszą z dwóch spółek, które wybrałem do dzisiejszego zestawienia, żeby pokazać coś w ujęciu krótkoterminowym, a nie długoterminowym. Mianowicie chciałem Wam pokazać to dziwne miejsce na wykresie, i tutaj znowu czynię tą uwagę, że to jest wykres niekorygowany o dywidendy. Pamiętajmy o tym, że live chat trzy razy w roku dzieli się zyskiem z inwestorami. Tak to robił w ostatnich latach, więc wykresy korygowane wyglądają prawdopodobnie inaczej. I widzimy tutaj piękny ruch wzrostowy, tak trudny okres, czyli. Znaczy... Trudno to nazwać jakimś tam super trudnym okresem, natomiast z pewnością korekta cenowa dosyć duża, zrealizowana w 2022 roku i od tego 2022 znowuż ruch do góry, nowe maksima, nowe szczyty osiągnięte w marcu i od marca korekta. Więc mamy w tym momencie taki pierwszy naturalny poziom, na którym ta korekta mogłaby się zatrzymać. Mogłaby stanowić taką barierę pierwszą dla, dla spadków i być może dobry moment do ruchu w kierunku kolejnych maksimów, jeżeli to e, faktycznie będzie pod to nastrój. A wydaje mi się, że nastroje powinny być, ponieważ live chat ostatnio zmienił troszeczkę swoje, swoje cenniki, no, trudno powiedzieć troszeczkę. Natomiast dwa ostatnie kwartały, czyli kwartał kalendarzowy ostatni 22 roku i pierwszy 23, no wyszły świetnie i wiele wskazuje na to, że kolejne. Kolejne kwartały również będą, będą bardzo dobre dla spółki, więc to paliwo fundamentalne powinno być. Paliwa technicznego może dostarczać właśnie to pierwsze wsparcie, do którego kurs dotarł. Jeżeli to wsparcie zostanie przełamane, wydaje mi się, że kolejnym poziomem może być to 117-118 zł po tym wierzchołku i. Po tych dwóch dołkach i chociażby jeszcze po tym szczycie, tak? Czy tak będzie, zobaczymy. Życzę wszystkim i, i sobie również, ponieważ jestem inwestorem w tejże spółce, żeby to wsparcie się obroniło i żebyśmy z tego poziomu po prostu ruszyli wyżej. Więc już oddalam wykres i przechodzimy do kolejnej spółki, którą jest Neuka. No i z Neuką mam problem, ponieważ jest to spółka taki problem, Problem, którego nie bardzo chce mi się rozwiązać, ponieważ jest to spółka, która w długoterminowym trendzie wzrostowym znajduje się praktycznie od zawsze. Czyli ona rośnie już od lat 2000. Oczywiście wiadomo, że były swojego czasu bardzo spektakularne przeceny, jak chociażby między 2007 rokiem, kiedy spółka kosztowała 100 zł, a 2009, kiedy kosztowała 30 zł. Tak? Te korekty bywały dotkliwe, również później spadek z 400 na, na 220 i ostatnio spadek z 960. Na 500, kilkadziesiąt. Tak więc te korekty bywają i zdarzają się, natomiast spółka dotychczas wychodziła z nich obronną ręką i rosła po zakończeniu takiej korekty yy, znacząco, istotnie i przechodziła o kilka poziomów wyżej. Ja mam taki problem z nauką, ponieważ nauka jest spółką dywidendową. <laughs> Ale dzieli się zyskiem. No ta stopa dywidendy w relacji do kursu nie jest jakoś szczególnie wysoka, więc nie traktuję jej jako takiego, takiej fajnej, dojnej krowy dywidendowej. Nauka płaci, nie wiem, około 2% stopy, stopy dywidendy, więc no tak nie do końca super porywa. Z drugiej strony, ona jest bardzo wysoko wycenia na mnożnikowo, i to też jest taki, taki problem, że nęka nie tanieje, czy, czy nie, rzadko się zdarza tak, żeby taniała w rejony, w które można by było uznać, że są jakieś tam fundamentalnie tanie, nie wiem, CZ6. Tak, na nełce i stopa dywidendu 7%, to, to, to wtedy faktycznie było to, byłoby to bardzo jednoznaczne. Natomiast nauka jest i, i, i droga wskaźnikowo, a nie analizowałem jej pod takim głębokim kątem, żeby ocenić tutaj jej perspektywy. Natomiast z neuką też jest taka sytuacja, że no ona w tym momencie jest jeszcze w ruchu spadkowym. Ten ruch spadkowy ma szansę się zakończyć tak naprawdę lada dzień. Tak. nie mówię, że się zakończy, natomiast ma szansę się zakończyć, ponieważ na neuce trend spadkowy cały czas trwa, wyrysowała nam się tutaj na przestrzeni 22, 23 roku taka formacja, nie wiem, boksa prostokątu, no taki obszar, w którym kurs przebywa przez pewien czas, poprzednio był to również wyższy boks, tutaj chyba Nikolas Darwaz nam się kłania z, z takimi właśnie boksami na wykresie, no i widzimy, że jeżeli teraz neuka wyjdzie w górę i z tego poziomu przełamie poziom 700 zł, no to idąc tą analogią historyczną i zakładając, że historia się powtórzy, można by było domniemywać, że będziemy mieli kolejny ciekawy ruch wzrostowy. Tak? I to jest ten mój dylemat, że z jednej strony no, widzę, że dołek być może już za nami. Oczywiście potencjał na, no, do, do zaraz padać może bardzo głęboko, tak? natomiast spółka wydaje się być zdrowa. Ale Potaniała, nie potaniała jakoś tak o 60-70%, żeby się na nią rzucać ze wszystkim. E, ta stopa dywidendy też nie jest jakaś astronomiczna. Te wskaźniki nie są jakieś super niskie. No a z drugiej strony, mówię, spółka wysyła pewne sygnały i daje nadzieję na to, że ta korekta być może się kończy e, i taki byłby, miałbym pewien niesmak, gdyby się okazało, że ta korekta zakończy się chociażby jak ta korekta z 2018 17 roku, i kurs znowu zrobi razy 3 razy 4, tak. E, są takie spółki, my jako inwestorzy miewamy raz na jakiś czas takie historie, że spółka nam się wydaje za droga, za droga, za droga i ona jest wiecznie za droga, a w międzyczasie robi właśnie razy 3, razy cztery kurs, więc na neukę zwracam uwagę z technicznego punktu widzenia. Z historycznego punktu widzenia, że ta historia kiedyś wyglądała tak, że, że to naprawdę bardzo fajnie rosło po zrobieniu takich większych jedno- czy dwuletnich dołków, no ale z drugiej strony, że ona jest wskaźnikowo wcale nie taka tania, przynajmniej w takim pierwszym pobieżnym odbiorze. Więc tutaj duża robota dla Was, jeżeli chcecie, że tak powiem, dać sobie szansę na złapanie kolejnego potencjalnego ruchu na tej spółce. Po prostu przeanalizujcie biznes, przeanalizujcie branżę, przeanalizujcie. Perspektywy, no bo nie chciałbym też i, i sami, nie chciałbym was pchać w taki scenariusz, że wchodzimy pod jakieś story i za dwa lata się okaże, że jednak to story się nie zrealizowało. tak? Jeśli wchodzimy z tak długim horyzontem czasowym, tak jak tutaj Neuka miewała wzrosty, czyli przez, przez dwa lata, trzy lata, cztery lata, no to dobrze by to było podbudować fundamentami, a nie tylko bazować na samej technice, i mówię to ja, osoba, która. De facto wyrosła z analizy technicznej, i dopiero później liznęła trochę fundamentów. Przechodzimy do spółki. Orlen, PKN Orlen, kolejna spółka, która druga dzisiaj, która, którą analizuję głównie w ujęciu krótkoterminowym, ponieważ tutaj arcyciekawe rzeczy się dzieją, mianowicie poziom 62 zł na Orlenie. Widzimy, że do pewnego momentu, no gdzieś tam w przeszłości on służył jako wsparcie, ale wydaje mi się, że raczej w charakterze przypadku, a nie, a nie pewnego technicznego zagrania, czy uklepania, czy, czy, czy obrony pewnych poziomów. Natomiast na przełożeniu w 2022-2023 roku widzimy, że poziom 62 zł stanowił bardzo konkretne wsparcie. To konkretne wsparcie trzymało przez od połowy listopada tak naprawdę do, do marca, więc kilka miesięcy kurs się odbijał po górnej stronie 62 zł. No a jak ten poziom został przełamany, no to został przełamany z impetem, to coś znaczyło na wykresie. I w tym momencie Orlen wraca do tego poziomu. Wraca do poziomu 62 zł, a odsyłam Was do, do tego, co mówiłem o wykresach. Że tutaj. Mogłaby się zdarzyć jakaś korekta, widziałbym tą korektę, nie zdziwiłbym się, gdyby ta korekta się zdarzyła. E, jakieś tam otoczenie, jakieś strachy chodzą po rynku, a z drugiej strony wiemy, że Orlen jest spółką dużą i jest spółką, na którą są notowane różnego typu instrumenty. Tak, właśnie ma tutaj na myśli certyfikaty strukturyzowane czy kontrakty terminowe. Więc na Orlenie wygląda to bardzo wdzięcznie do pewnego zagrania na short. I powiem wam szczerze, że ja chyba to rozegram właśnie na short. Wydaje mi się to być taką czystą, fajną z formacją techniczną, więc. Na 90%. Oczywiście robię to, to takie zastrzeżenie, jeszcze pozycji nie mam, ale być może pomiędzy tym, jak to nagranie, nagranie robię, a, a zanim je opublikuję, tą pozycję krótką zajmę. No i myślę, że też nie będzie tajemnicą, że zajmę ją na certyfikatach Turbo, bo, bo na tych produktach realizuję tego typu zagrania. Więc Orlen pokazuje wam wyjątkowo w dzisiejszym zestawieniu z tego krótkoterminowego ujęcia w ujęciu. Spółki, która dotarła do fajnego, znaczącego, istotnego poziomu poziomu oporu, a z drugiej strony szeroki rynek wydaje się współgrać z tą narracją, którą Wam właśnie opowiedziałem i zbudowałem. Następna spółka wirtualna, Spo wirtualna Polska, i tu już przechodzimy do ujęcia znacznie bardziej długoterminowego. Widzimy trend od 2015 roku. I też można to troszeczkę analizować przez pryzmat nełki, to znaczy wirtualna rosła rosła, rosła, rosła. Na fali tej hossy 2020-2021 oderwała się bardzo mocno z tego, z tego trendu. Można, możemy sobie nawet spróbować te trendy narysować, żebyście też mniej więcej widzieli, widzieli te linie, o których ja mówię, ja już że tak powiem nie potrzebuje tych linii żeby, żeby sobie to mniej więcej wizualizować ale przyjmijmy mniej więcej taki taką trajektorię na wirtualnej tak? czyli spółkę która idzie pewnym trendem wzrostu pewnym trendem rozwoju ona się z tego poziomu wyłamała w roku 2021. Na fali tej entuzjazmu Hossy widzimy wzrosty z, z 65 do 160 prawie że złotych. Ostatnia korekta sprawiła że spółka wróciła do tego kanału trendowego i wydaje się mieć ochotę na przełamanie poziomu 110 zł, tak? Czyli trend się zgadza, kierunek się zgadza, korekta się zgadza, bo korekta się przydarzyła, no i wydaje się, że kurs ma ochotę pokazać trochę siły. Oczywiście nie wiemy, czy to będzie długoterminowo piękny wzrost, rozwój, i historia dywidendowa, czy to będzie historia wzrostu bez dywidendy, czy to w ogóle nie będzie historia wzrostu, no bo wiemy, że w branży reklamy, w branży mediów rzeczy zmieniają się szybko. To nie jest tak, że jak spółka produkowała papier 50 lat temu, to ona do dziś podprodukuje papier, tak? Tutaj zmieniają się pewne mechanizmy, systemy, internet dużo zmienia, więc dopuszczam możliwość, że ta hossa nie jest taka gwarantowana i. Pewna jakbyśmy sobie tego życzyli. Natomiast pokazuję wam kolejny taki wykres z punktu widzenia technicznego, trochę tak jak pokazywałem neukę i tak jak pokazywałem, zdaje się wiele wykresów w poprzednim zestawieniu zeszłotygodniowym, gdzie też skupiłem się na takich, na takich sytuacjach, że wirtualna zgadza się trend długoterminowy, jest korekta, spółka potaniała, może nie jakoś super ekstremalnie, ale istotnie potaniała. No i w tym momencie wychodzi, czy wydaje się mieć ochotę. Na wyjście górą z formacji, którą budowała. Od zeszłego roku, od 19 kwietnia, czy tam od połowy kwietnia 2022, w tym momencie zbliża się do poziomu 110 zł, który to poziom, moim zdaniem, stanowi jakiś tam poziom oporu na wykresie. Więc ciekawa sytuacja, fajna, fajna sytuacja. No i oczywiście, znowu, jeżeli ktoś planuje wiązać się ze spółką na dłuższy czas, no to zachęcam do jakiejś takiej poważniejszej analizy. Spółka Witchen, spółka, która tak naprawdę trzy bardzo ciekawe fazy ma na wykresie. Pierwsza faza ruch boczny, totalnie, totalnie nudny i walor, który we wszystkich analizach pomijałem, bo w sumie co tu było analizować. Później spadła, no wiadomo, branża, branża turystyczna, pandemia i tak dalej, ale te spadki zaczęły się jeszcze w roku 2019. Zwróćmy uwagę, że końcówka 2019 no tutaj były spadki na, na kursie dosyć znaczące. Pandemia, rok 2020 załamanie ale od tamtego czasu mamy piękny trend wzrostowy trend wzrostowy z rejonu 8 zł już tam nie będę sięgał do tych 6 zł w tym momencie jesteśmy w okolicy 36 zł czyli też 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 widzimy że jest to bardzo mocny ruch no i próbując tej mojej takiej analizy sprawdzającej, czy walor jest, nie jest przygrzany, tak? czy walor nie odkleił się za mocno od swojego jakiegoś bardzo długoterminowego czy średnioterminowego trendu, widzimy, że no, Wilhelm jest w górnym ograniczeniu tego trendu. Czyli no, może nie jest ekstremalnie drogo, może nie jest jakoś tam super spompowany ten walor, ale zwróćmy uwagę, że jeszcze w październiku zeszłego roku był walor notowany po 16, a teraz jest po 36. Czyli faktycznie to 100% w ciągu kilku miesięcy, w ciągu pół roku zostało zrobione, więc to też jest jakiś tam czynnik ostrzegawczy dla nas jako inwestorów. No, oczywiście można czekać. I liczyć i zaklinać rzeczywistość, żeby kurs wrócił z jakąś, jakąś korektą. Tak? Czy to do poziomu 26-28, czy jeszcze niżej do tego dolnego ograniczenia kanału trendowego, który, do którego bym się bardzo nie przywiązywał, bo narysowałem go bardzo luźno. tak? Ale no, gdybyśmy tutaj patrzyli w te rejony, to byłoby to okolica 22 zł. Można liczyć na to, że kurs tutaj wróci. Natomiast no, kursy w trendach mają to do siebie, że nie zawsze wracają idealnie w korekty. Ja dlatego tak często analizuję rynek, tak często przyglądam wykresy, żeby właśnie wyłapywać jakieś takie lokalne dołki i nie musieć czekać. Nie wiem, kilka miesięcy czy pół roku i liczyć na korektę, tylko po prostu, żeby wyłapywać te korekty w innych miejscach, na innych walorach, albo szukać spółek, które mają szansę się wybić, no tak jak to pokazywałem w kilku przypadkach wcześniej. Tak więc Witchen w fajnym trendzie wzrostowym, ale aktualnie przy górnej granicy tego trendu, więc no jest jakiś potencjał na korektę, czy ona się przydarzy, zobaczymy. No i Ostatnia spółka dzisiaj, Xtrade Brokers, spółka, która też bardzo cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów. Przez dłuższy czas nie cieszyła się tą popularnością, jak już analizujemy sprawy długoterminowo, widzimy, że pomiędzy 2016 a 2019 rokiem kurs spadał spadał znacząco. No, z poziomu 14 zł do poziomu 3 złotych, tak? W okolicy 3 złotych zostało osiągnięte minimum. Tu znowu zastrzeżenie, że spółka jest spółką dywidendową, więc wykres korygowany może wyglądać inaczej. No i generalnie pandemia, tak? Pandemia, zmienność, panika, ropa po ujemnych cenach. To wszystko znamy, widzimy, co się co się działo. Oczywiście tutaj też było, były, były, były obroty na krypto, tak, które można było realizować więc X-Trade Brokers no, kurs wystrzelił tak z okolic 4 zł do okolic 28 zł w bardzo krótkim okresie. Później taki okres uspokojenia. No, a już od połowy 2021 roku mamy trend wzrostowy, który no, wydaje być się takim znacznie spokojniejszym trendem, tak? bo tu widzimy walor przez nikogo niedoceniany, nagle rynek, jak cały, cały kapitał w niego wjechał, to od razu 5 poziomów do góry później znowu stygnięcie, a teraz wygląda na to, że ten trend wzrostowy jest taki spokojny, ułożony. Oczywiście całkiem dynamiczny, tak już możemy sobie troszeczkę wykres przybliżyć. I to jest całkiem konkretny trend wzrostowy. No, trudno jest, to już nie jest jakaś euforia, tutaj jest po prostu systematycznie przez dwa lata pchany kurs do góry i inwestorzy są skłonni zawierać te transakcje po coraz wyższych poziomach, co samo w sobie jest bardzo ciekawe, bo tam CZ spółki wynosi wiem, około 5. A sama kapitalizacja już ponad 4 miliardy złotych, czyli to już nie jest malutka spółka na warszawskiej giełdzie, tylko to jest całkiem konkretny podmiot, większy od wielu takich starych, uznanych spółek, spółek nie wiem, produkcyjnych czy, 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 czy z innych branż. No, już o tym chyba kiedyś mówiłem. W każdym razie, X-Trade Brokers cały czas w trendzie wzrostowym. Gdybym miał to zrobić tą analizą tej trajektorii trendów powiedziałbym, że jesteśmy no, gdzieś w górnej granicy tego trendu. Tak? Ja nie lubię robić kanałów rozszerzających się lubię te kanały robić takie równe, więc przez to w tej fazie, w tym 1021-22 rokiem, no, ta kreska jest zdecydowanie powyżej tych poziomów. Oczywiście można by było zrobić też tego typu. Zabieg, aczkolwiek no to już jest jakaś tam większa magia wykresowa, i oczywiście sprawdza się moim skromnym zdaniem zdecydowanie mniej. Tak więc, X-Trade Brokers jest w trendzie wzrostowym, jest w takim dosyć dynamicznym, mocnym trendzie wzrostowym, no bo zwróćmy uwagę, że w październiku, wrześniu 20 zł, niedawno już pod 40 zł, czyli też 100%. 100% zrobione i to nie było 100% zrobione na odbiciu od dołka, tak? tylko to było 100% zrobione jeszcze z tych wysokich poziomów, które, które spółka relatywnie zajmowała w 2022 roku. No oczywiście kontynuacja trendu jak najbardziej ma szansę się realizować. Widzimy, że jesteśmy. Czy tuż poniżej historycznych szczytów? No tak, te historyczne szczyty zostały osiągnięte niedawno, około 19-20 kwietnia, od tamtego czasu lekka korekta, więc ta korekta faktycznie jeżeli na szerokim rynku się przydarzy, no to, to może nas tutaj gdzieś zredukować na 33-32 zł, ale z tego poziomu na razie przynajmniej. Czy, czy w tym rejonie widzimy pewne wsparcia no i dopiero jeżeli kurs będzie schodził niżej no to będziemy sobie zadawać pytania co wtedy tak co jeżeli zejdzie poniżej 31 zł możemy sobie to gdzieś, gdzieś na wykresie zaznaczyć usunę te linie dla, dla oczyszczenia obrazu no i widzimy że no poniżej 31 zł można się będzie zacząć zastanawiać czy xtb tutaj nie, nie zachowuje się w jakiś taki niepokojący Sposób. Okej, okay, to wszystko na dzień dzisiejszy. Przeszliśmy przez 10 spółek. Mam wrażenie, że się rozgadałem, chociaż czasu aż tak bardzo nie liczę. Ale myślę też, że pokazałem kilka ciekawych walorów, kilka ciekawych sytuacji. Przede wszystkim kilka takich długoterminowych analiz, które mogą nam dać do myślenia i, i z drugiej strony dać jeszcze troszeczkę czasu na przeanalizowanie spółki. No tutaj Neuka, czy chociażby wirtualna. To są dwa walory, które, które gdzieś tam się zbierają do lotu, przynajmniej tak by to wyglądało. No, i zobaczymy, czy do tego lotu się finalnie zbiorą, czy tutaj te perspektywy biznesowe pozwolą. Z krótkoterminowych okazji pokazywałem live chat, pokazywałem Orlen. Co do Orlenu, jeszcze nie jestem na 100% pewien, czy go będę zagrywał, czy nie. Zobaczymy. Tak więc tyle jeśli chodzi o na dzisiejsze nagranie. Pięknie Wam dziękuję. Pamiętajcie, że jeżeli macie minutkę czasu na poświęcenie, zagłosujcie w plebiscycie na Herosa Rynku Kapitałowego. Link daję w opisie filmu. Myślę, że. Jako społeczność inwestorów, no musimy brać udział w takich rzeczach, musimy się, czy, czy warto po prostu się angażować i pokazywać, że ta społeczność jest liczna, ponieważ to też jest jakiś tam argument dla decydentów, że jeżeli w ankiecie weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy, sto tysięcy osób, no to już jest jakaś siła. To nie, to nie można wtedy mówić, że na polskim rynku kapitałowym jest 20 spekulantów, którzy nic nie znaczą. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia i cześć.